że ta prawda zasługuje sobie na najgorsze, na żeby pokazać co najgorsze, najtrudniejsze, że to po prostu, że widz powinien być po prostu zgwałcony przez to wszystko. Żeby do nas do jasnej cholery dotarło, nie? Czyli co z aktorstwem finito? Nie, nie planuje pani występować już? No finito już tak ponad rok temu. Mam zbyt impulsywny charakter i nie lubię kompromisów. <laughs> Witam w kolejnym odcinku podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie, a jego dzisiejszą bohaterką jest Katarzyna Smutniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyserka filmu dokumentarnego Mur, opowieści o kryzysie uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej i tenże film otworzy 23. Festiwal Filmowy Watch Dogs w Warszawie. Dzień dobry raz jeszcze. Cześć, dzień dobry. E, wiem, że film już... Odbywa dumny pochód przez kolejne festiwale, bo miał światową premierę na festiwalu w Toronto. Był we Włoszech, gdzie zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, otrzymał nagrodę. Gratulacje. Dziękuję. I za chwilę przed Panią spotkania z Polekami, ale ciekawi mnie właśnie reakcja. Zagranicznej publiczności, jak, jak zagraniczni widzowie reagują na ten film? I czy spodziewa się pani znaczy, reakcji na Mnie bardziej, mnie bardziej ciekawi tutaj publiczność w Polsce, ale no dobra, to porozmawiamy o tej zagranicznej, bo rzeczywiście to, to jest chyba. To jest cieka, ciekawe, jak, jak został odebrany. I rzeczywiście fakt, że zaczęliśmy od drugiej strony globu, czyli Toronto, mhm. i też się zastanawiałam, jak oni to odbiorą. W ogóle, czy ta tematyka i ten fokus, który chciałam dać na granicę polsko-białoruską, czy to w ogóle przyjdzie? Czy to, czy, czy to przyjdzie do, do ludzi, nie? czy to zostanie zrozumiałe z mhm. tym wszystkim, co się dzieje na świecie? I yy, czy, czy, to, czy, czy to dotrze po prostu? I, y, I to był bardzo ciekawy proces, bo y, po pierwsze, no, super, no, znaleźliśmy się na, w głównej selekcji festiwalu w Toronto, gdzie w ogóle tam. Największy, więc to w ogóle, no, to, to już było samym sukcesem. Zresztą film tego typu, taki dosyć niespecyficzny, nie? taki dokument, ale po prostu zrobiony jako instant, kręcony telefonami komórkowymi, z ukrycia gdzieś. Taki, e, stali, taki jak mówię, no, Amerykanie. nie wiem jak po prostu to nazwać, ale to, to, to generalnie jest takie trochę dziwne i nie wiedziałam nigdy, co z tego wyjdzie, więc w ogóle nie myślałam o żadnych festiwalach i nie skupiałam się nad formą. Lecz na tym, co chciałam i jak to chciałam powiedzieć. Ale publiczność w Toronto odebrała to w taki totalnie super, fantastyczny sposób, i zdałam sobie wtedy, właśnie wówczas sprawę, że udało mi się zrobić coś, chyba coś uniwersalnego poprzez mhm. tą historię coś, co jest problemem uniwersalnym całego świata. Ta niemoc, jaką się czuje wobec, wobec przemocy, ta, e, ta przemoc, która do nas dociera do nas e, przez różne e, elementy, na przykład, jak nie wiem, wywiady, telefony, social media, e, e, i jesteśmy tym zaabsorbowani, zaobsorbowani, mhm. e, i, e, i to jest już częścią naszej codzienności. I e, zresztą Kanada sama w sobie, to problem migracyjny jest centralnym problemem. We Włoszech e, pro, problem migracyjny no, to już jest codzienność, to już trudno to nazwać e, m, e, kryzysem, bo to trwa od tylu lat i te liczby są tak niesamowicie wielkie. E, i, e, Sposób, w jaki ten problem jest traktowany i y, y, od, czasu do u, używany, od czasu do czasu używany przez polityków, żeby komunikować to i tamto, żeby stwarzać kryzys tam, gdzie de facto jest potrzebny, a nie gdzie jest, y, to jest coś, co już jest w, już wrodzone po prostu w codzienności, w kulturze y, włoskiej w tym momencie. Ale wracając do Toronto mhm. to byłam, no było mi dziwnie, bo zaczynając z, taką, z takim tematem, gdzie mój fokus był taki, żeby no, porozmawiać od razu o tym temacie, żeby cokolwiek zmienić, żeby wstrząsnąć publicznością, to okej, okay, no dobra, wstrząsnęłam, ale po drugiej stronie świata, czyli się nie liczy, jakby tak dla mnie, nie mówię. Bo to bardziej się liczyło z tym, że no, okej, okay, że to jest. Prestiżowy festiwal, i że, że to pomoże mi, żeby dalej pokazać film publiczności międzynarodowej, nie? żeby to wyszło poza, kra poza granice tego kraju, a może właśnie poza granice Europy. I, i, i to było super. Yy, I gdzieś coś, gdzie zostało w ten sposób zrobione, ja sobie sama nie. Nie zdawałam do końca sprawy, bo się nigdy nad tym nie zastanowiłam, nigdy, nigdy nie miałam czasu, żeby się zatrzymać i nad tym zastanowić. Co zrobiłam? Jak to zrobiłam? Jakie jest ryzyko tego. Jak to znaczy, jak to będzie odebrane, zawsze się zastanawiałam oczywiście, ale co za tym pójdzie, ja nie miałam czasu i mnie to w ogóle nie obchodzi. I, i, i tam właśnie w tej Kanadzie, na tym międzynarodowym Narodowym Festiwalu w Toronto, gdzie ten dokument został potraktowany w tak poważny sposób i, i od razu no tak zaczęliśmy na takim no, wysokim pułapie i poziomie, to, to ja wtedy sobie zdałam sprawę, że ja zrobiłam film o Bo ja naprawdę nie miałam czasu, żeby się nad tym zastanowić. Czyli ten teraz już film, wtedy to był przede wszystkim pory w serca. To było mm. coś, co się no. zrodziło z iskry. Z takiej desperacyjnej iskry, no. Tak. Ja, ja użyłam narzędzia, które miałam w ręku, czyli możliwość zrobienia czegoś, wyprodukowania tego, autoprodukcji, autozrobienia, zrobienia, <laughs> zrobienia tego poza granicami kraju, czyli łatwiej i chyba jedyna możliwość. Um, I użyłam jakiekolwiek miałam narzędzie do dyspozycji. Um, łącznie z samą sobą. Żeby to opowiedzieć. Wspomniała Pani o mediach społecznościowych i myślę sobie, że one oczywiście bywają bardzo, ale to bardzo przydatne. Na przykład również aktywiści dzięki temu mogą wymieniać się informacjami, ale też mam takie poczucie, że media społecznościowe pogłębiają szum, który jakby istnieje w ogóle w, w przypadku całej naszej ludzkości. E, jesteśmy przeciążeni informacjami. E, Jednego dnia na tapecie mamy informacje o wojnie w Ukrainie, następnego dnia informacje o kryzysie uchodźczym, a jeszcze kolejnego mamy informacje o e, konflikcie, który dzieje się między Izraelem a Palestyną i tak naprawdę wszystkie te ludzkie tragedie, które powinny być cały czas z nami, które, o których powinniśmy słyszeć, znikają bardzo szybko z nagłówków. No zgadza się, to jest, jest, jest projekt kontro tego wszystkiego. Pro jest takie, że my mamy dojście do jakiejkolwiek informacji i my możemy, możemy mieć Możemy wybrać. To jest dużo. Gdziekolwiek na świecie, cokolwiek Cię interesuje, jakakolwiek tematyka, Ty masz do tego dojście. Yy, musisz się nauczyć wy wybierać to, co jest, ale masz do tego dojście. Yy, z drugiej strony yy, jest tego tyle, że jesteśmy po prostu totalnie zagubieni. To jest tak jak na, na Spotify'u. Nie, zanim był Spotify, to był e-mule, pamiętasz? Mhm. To była I nagle odkryliśmy, że możesz słuchać muzyki jakiejkolwiek z całego świata, i to był koniec, to był koniec koncentracji czy projektów dużych projektów albumów, gdzie jest jakaś historia, gdzie album opowiada jakąś konkretną historię, czyli od pierwszej piosenki do ostatniej, a pomiędzy są te piosenki, które wiesz, możesz zrobić skip, ale to jest częścią opowiedzi, ta, mhm. ta piosenka. I to jest wydaje mi się, że to jest co, coś, co, coś, co my robimy. E, my robimy taki, przez cały czas taki skip, 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 skip. Jakakolwiek wiadomość, jakakolwiek e, zdjęcie, jakiekolwiek wideo, jakakolwiek. E, skrolowanie Scroll, 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 scroll. Nic tam nie wchodzi do tej głowy, nic. E, ja poprzez ten projekt zaczęłam. E, Zacząć używać to narzędzie, które miałam w ręku, którego nikt mnie nie nauczył, jak używać, bo nikt jeszcze. My, jeszcze, my się dopiero do tego dostosowujemy, tak? Naszą świadomość, naszą koncentrację, nie? Nas, nasze emocje, bo wiesz, trudno tu się odnaleźć w czymś, jak robisz scrolling i nagle widzisz y, wideo y, konającej osoby, wiesz, tak? Po prostu i, i w ciebie to uderza. I nagle um, rob, co robisz skip. E, I robisz skip i lecisz dalej. I, i codziennie, codziennie takie widać takie wiadomości, aż to aż przestajesz się nad tym zastanawiać. To jest częścią jakiejś tam e, wizualną czegoś tam. I ty się nad tym nie zastanawiasz. Więc ja na zaczęłam się um, głęboko nad tym zastanawiać, i zaczęłam używać. To narzędzie, które miałam do dyspozycji, żeby dowiedzieć się i być na bieżąco w konkretnym temacie, czyli nas o sytuacji, w temacie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, poprzez właśnie social media. Ja pierwszą y, dowiedziałam się o o tym, co się działo na początku w snażu górnym. To, to był koniec sierpnia 2020, 2021 roku. I e, przeczytałam normalnie wywiad o tym. Byłam we Włoszech, przeczytałam wywiad, potem było, no, było trochę zamieszania dookoła tego, potem już nic. E, no to zaczęłam śledzić bezpośrednio e, reporterów, którzy tam byli. E, Potem y, doszłam do niektórych aktywistów albo do osób, które mieszkały tam blisko, które dalej wrzucały informacje, ale to już nie były newsy, to już nie były wiadomości. Zaczęłam do nich pisać prywatnie, bo można, jest taka opcja. nie? Pisz, pisz prywatnie message. I, no i moje dni wyglądały cześć. Pisałam cześć, nazywam się Kasia Smutniak, jestem polsko-włoską artystką. Chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje. Nie mogę znaleźć żadnych newsów. Mm, Powiesz mi, ty, co, co tam się dzieje teraz? I zrobiłam sobie taki, jakoś naturalnie to się stworzyło, taki, taką sieć informacyjną o danym temacie. Um, um, po prostu tworząc jakąś taką relację um, osobistą, ludzką z osobami, które tam były i się tym tematem, może nawet tam nie były, ale się tym tematem interesowały. I z tego potem. Była tam grupa Facebook, z grupy Facebook to się przeniosło może na grupę Telegram, z grupy Telegram na grupę Signal i, i znalazłam się w takim no, w takiej sieciówce. Tego konkretnego tematu. I tam byli aktywiści, i którzy już się, zaczęły się tworzyć pierwsze e, organizacje, zaczęli łączyć siły e, dziennikarze, reporterzy, e, różni ludzie po prostu różni ludzie, nie? zainteresowani tematem. No dobrze, ale jak od stworzenia sobie sieci i bycie na bieżąco z sytuacją, a, a... To decyzji o tym, że przyjeżdżam do Polski, biorę kamerę i robię film, no to wydawałoby się, że to jest długa droga, jak wyglądał A to w pomiędzy przypadku. była jeszcze decyzja, żeby użyć tą, tą, tą sieć tych informacji e, e, konkretnie, czyli ja zaproponowałam mojemu znajomemu, on jest reporterem. Nazywa się Diego Bianki ma program w telewizji włoskiej, bardzo fajny zresztą, nazywa się Propaganda Live i w tym programie on co tydzień pokazuje reportaże i tematyka, tematyka migracyjna jest jemu bardzo bliska. Robi to od 20 lat, więc to jest człowiek, który, którego po prostu wiedziałam, że to będzie najlepsza osoba. Zaproponowałam mu, żeby pojechał ze mną do Polski, to był listopad. To był środek listopada, jak był kryzys na, w Kuźnicy. tam. Wtedy dużo media o tym pisało, pisało bo było tam ponad, jak się mówi, no, 3000-2000 osób, uchodźców po stronie białoruskiej, która, którzy byli zmuszeni, żeby przejść granicę polską i i o tym się dużo mówiło. I wtedy ja z nim pojechałam i zrobiliśmy reportaż. Taki 50-minutowy o sytuacji na granicy. I on poszedł właśnie, był w tym programie. No i tak w sumie przez ten reportaż opinia publiczna włoska dowiedziała się o tym, o tym temacie. A ja, jak byłam tam z nim, jako taka w sumie no, część pseudo-reporterka. De facto. Dlaczego pseudo? No bo nie jestem reporterem, nie jestem, jestem dziennikarzem. Ale to trzeba nie. mieć papiery, żeby móc nazywać się reporterem, Pani mm, zdaniem? No nie, moim zdaniem czasami trzeba mieć pap papiery, tak. No i miałam papiery. Poprzez nich właśnie miałam papiery, bo mnie wzięli jak z papierami. I, I wtedy zaczęłam już sobie studiować, jak mogłabym opowiedzieć ja tą historię dalej, bo chciałam dalej ją powiedzieć, Bo ten reportaż de facto. Okej, okay. opinia publiczna się włoska o tym dowiedziała, ale ja chciałam coś zmienić. Ja nie pojechałam tam, żeby zrobić reportaż, a ja pojechałam tam, żeby zobaczyć to na własne oczy. I jedyną możliwość, jaką miałam, to bycie reporterem, którym nie jestem. Więc dlatego to zrobiłam. I Chciałam poprzez ten reportaż, no nie wiem, zaprosić organizacje humanitarne większe, dostać się do europarlamentarzystów, coś zmienić. Po prostu. Jeszcze miałam taką nadzieję, że mi się udanie, no, ale mi się nie udało. Wszystkie organizacje humanitarne, które takie większe, nie tam. Emergency, Medics Without Border, Amnesty International, uh, Save the Children, uh, cokolwiek, to wszyscy mi mówili, że oni de facto no, nie mogą tam się pojawić i operować, bo y, strefa czerwona y, nie pozwala im y, de facto y, zrobić nic. A organizacje humanitarne duże, które biorą Pieniądze państwowe nie mogą sobie pozwolić, żeby pracować w, mie w miejscu, gdzie ratowanie ludzi i pomaganie jest nielegalne. Czyli to odpadało. Czyli ja mówię, no dobra, no to politycznie, ale politykiem nie jestem, więc ja zaczęłam zawracać tyłek politykom włoskim nie tylko. No i to też do niczego nie doprowadziło. No zrozumiałam, że oni sami nie mogą wjechać do strefy i sami nic zrobić. Zresztą wysłałam dwóch europarlamentarzystów włoskich. Jednym z tych europarlamentarzystów włoskich to jest Pietro Bartolo. To jest taki lekarz z Lampeduzy, który jest lekarzem de facto i też chciał coś e, w tej swojej desperacji zmienić i, e, i stał się politykiem, żeby coś zmienić, bo jako jednostka nie był w stanie. I e, jesteśmy przyjaciółmi, to jest osoba fantastyczna. I on tam pojechał, ale też e, nic nie mógł zrobić. E, muszę po powiedzieć, że jak on pojechał tam pod koniec, dwa tygodnie po mnie, po, pod koniec listopada, to jak potem z nim rozmawiałam, to e, i mówię, powtarzam, to jest lekarz, który dokonywał autopsji. Na ofiarach, na osobach, które utonęły w Morzu Śródziemnym Morskim. Ok. Czyli on widział. On dużo widział. I powiedział mi, że jak wrócił, to nie mógł dojść do siebie. On był tak wstrząśnięty tą sytuacją, to, co mu powiedzieli, to, co widział, że. Nie był w stanie dojść do siebie. To we mnie naprawdę uderzyło. Myślałam, że ten człowiek widział już wszystko. Ehm, no i no i też nam się nie udało. Więc mówię: dobra, no to no to co tu zrobić? Ehm, mówię: dobra, no to to opowiem. Ale też nie było łatwe, bo jak to opowiedzieć coś, czego ehm, do, do czego nie możesz dojść de facto, nie możesz wejść do strefy, nie możesz Pokazać nic, no to nie jest łatwe i nie możesz kręcić normalnie z ekipą, taką. To było ewidentne od początku, że nie mogłabym kręcić z ekipą, więc potrzebowałam jakiś taki, um, potrzeba, potrzebowałam zrobić to jakimś takim w sumie podstępem. No. Czyli trzeba było wybrać metodę, mówię, delikatnie partyzancką po prostu. Ale jednocześnie trzeba było też tę opowieść jakoś ustrukturyzować, bo ten mhm. film ma scenariusz, po którym jest pani podpisana razem z Marellą Bombini, która zresztą też jakby uczestniczyła w powstawaniu e, tego filmu. Jak tutaj wyglądało? Napis jak napisać scenariusz? Skoro tak naprawdę historia toczy się na naszych oczach i nigdy nie wiemy, co nas spotka, nawet nie następnego dnia, ale za godzinę być może, za, za kwadrans. No właśnie, ten scenariusz to jest trochę taki piz na wodę, bo trudno to nazwać scenariusz. Zresztą tak, my napisałyśmy rzeczywiście coś. Taki, napisałyśmy taki projekt w odcinkach, czyli to miało być jakiś taki doku, reportaż. Nie wiem, jak to nazwać, coś w tym stylu mhm. w odcinkach. Okay, dla telewizji, w pięciu odcinkach, który, y, którym tematem przewodnim był, były mury. Mury y, teraźniejszości, i przeszłości, zaczynając od muru berlińskiego, bo ja urodziłam się 10 lat przed upadkiem muru berlińskiego, kończąc na murze, który był wówczas w budowie, y, który się zaczynał, jeszcze nie było w budowie. Y, I jak miałyśmy, znalazłyśmy y, dwóch operatorów, którzy jednego tutaj w Polsce i jedną operatorkę z Włoch, y, wspólny język, bo niełatwo było zrobić to. Po polsku potrzebowaliśmy wspólny, zdecydowanie język, czyli operator włoski, który mówi po polsku albo co najmniej rozumie. <noise> to też nie było łatwe. I jak byliśmy już gotowi, żeby jechać z tym projektem, taki, to, takim trochę szerszym nie? i dłuższym na pewno w realizacji, to wybuchła wojna na Ukrainie. I to było dwa tygodnie przed naszym wyjazdem, i, i, i runął cały plan. I cały ten scenariusz też runął. E, straciłyśmy dwóch operatorów, e, którzy się wycofali wtedy z projektu. I, I ja się zastanawiałam, czy w takim sensie, w tym momencie, gdzie wybuchła wojna, pierwsza wojna w naszej generacji, gdzie można nazwać wojną, tak? Konfliktów jest dużo i wojen jest dużo, ale one nie są nazywane wojnami. To też, to, jest, to, to wpłynęło na to, że Opinia publiczna i my wszyscy tak emocjonalnie połączyliśmy się od razu, spontanicznie, instynktownie, z, 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 z pomocą i chęcią pomocy uchodźcom ukraińskim. I to było ewidentne, od razu, zaraz, z ręki. I im bardziej się zastanawiałam, czy ten mur ma sens, cały, jeśli chodzi o tematykę, to w tym momencie właśnie wszyscy moi znajomi, przyjaciele tutaj w Polsce, wszyscy przyjaciele i znajomi, rodzina we Włoszech i cały świat generalnie wszyscy byli zgodni z tym, że trzeba przyjąć uchodźców ukraińskich. I runęły wszystkie metody, nie metody, ale wszystkie problemy jakie mogłyby też biurokratyczne, jakie za tym stały. Po prostu ludzie się Spontanicznie zorganizowali. To było coś niesamowitego, bez precedensu, nie? Ale w tym samym momencie, dosłownie w tym samym momencie, dostawałam wiadomości, pineski, powiem, porozmawiam, co to są pineski, zdjęcia, informacje o osobach, które znajdowały się w kilkadziesiąt kilometrów na północ, na granicy białoruskiej i jaka tam była sytuacja, jak oni byli przyjmowani, też uchodźcy, też uciekali przed konfliktami, trudnymi sytuacjami, też przed wojnami, też kobiety i dzieci, też starsze osoby, też osoby na wózkach inwalidzkich. I ta różnica, ta różnica, jaka się wtedy stworzyła pomiędzy tymi dwoma Podejściami, do, 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 do czym jest życie, tak? I, i granicami, to, to, to się zrobił z tego taki niewidoczny mur, który chciałam opowiedzieć, ale już bez planu i bez ekipy. Więc razem z Marellą, która jest współautorką i tutaj jest współwszystkim, w sensie zostałyśmy ja i ona, ona nie jest operatorką, tak jak ja nie jestem. E no i kupiłyśmy dwa telefony. Ona kupiła taką bardzo prostą kamerę pana Sonic, naprawdę taką reporterską z rączką. I, I jak ona się pakowała i uczyła jak tą kamerą operować na tutorial YouTube i znajomy, który przyszedł jej pokazywał szybko, to ja się uczyłam jak operować całym dźwiękiem, audio, bo nie będziemy miały nikogo, kto by nam pomagał i tylko i i były 3-4 osoby w domu, jedną mówi: Dobra, pamiętaj, że nie idziesz spać, dopóki nie zdasz wszystko z, z tych z SIM kartów, nie? Z SIM kart. Nie idziesz spać, nieważne jakbyś była zmęczona, musisz to wszystko. I to było, wiesz, to było, kupę <grym> informacji, spisywałyśmy sobie to na kartce um, i, i, i tak po prostu bez planu wyjechałyśmy. A kim jest w ogóle Mirella? E, Boże, Marella. Marella Bombini. Marella, Marella jest, ona ma swoją, ona jest autorem, bardziej y, producentką i autorem mm -hmm. i jest moją przyjaciółką i jest zadziebistym y, y, podróżnikiem. To było bardzo ważne. W sensie, ona jest, ona ma zawsze niesamowicie wielki entuzjazm i instynkt do wszystkiego. Y, widzi co najlepsze w ludziach i w sytuacjach, i to było bardzo ważne. Ma niesamowitą odwagę. To trochę wiedziałam, ale zdecydowanie zrozumiałam więcej. Jak byłyśmy w Polsce, bo ona po polsku nie mówiła znalazła się często w sytuacjach, gdzie, nie mówiąc danym językiem, było jej trudniej zrozumieć, jak się zachować i w jakiej jest sytuacji. Więc ona się zdawała absolutnie tylko i wyłącznie na mnie na tylko moje jedne spojrzenie, żeby zrozumiała OK spoko czy po prostu nie nie spoko. Um, i, I ja ją poznałam. E, kilka lat temu ona e, zrobiła jeden film dokumentalny, wyprodukowała film dokumentalny o e, nazywa się terrorystki, o trzech kobietach. E, Aktywistkach. Jedną z tych aktywistek była Zera Dogan, dziewczyna artystka, która zrealizowała plakat do muru. Ona jest z Kurdystanu i spędziła dwa lata, dziewięć miesięcy w więzieniu za, za, za rysunek i za artykuł, który napisała wtedy. I spędziła dwa lata, dziewięć miesięcy za terroryzm w więzieniu tureckim. Jak wyszła z więzienia, to się wtedy spotkałyśmy. I, i, a, bo Marella zrobiła właśnie ten film dokumentalny, a ja zdabingowałam głos tej, tej artystki. Tak się poznałyśmy. Dlatego jak myślałyśmy o plakacie i co zrobić, i, a słyszałam y, różne propozycje, na przykład, no dobra, no to zróbmy, że może takie fajne, takie ładne Twoje zdjęcie z murem na tle. No, a może jednak nie. <głos> <głos> I a skoro i tak wszystko zdecydowałyśmy same, i same sobie to wszystko zrobiłyśmy. To plakat też zdecydowałyśmy, więc od razu. Um, jedną z pierwszych osób, które widziała ten film skończony, to właśnie była zera. I, e, 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 no, i ona jest niesamowitą artystką, i, i niesamowicie ją szanuje. A, ma ogromny instynkt, i e, ona um, komunikuje wszystkim, czym jest, i, i jest naprawdę niesamowitą osobą, więc wysłała jej wtedy mapę Polski. Um, um, ona była w Szwajcarii, wysłała jej mapę Polski, gdzie granic tych jeszcze nie było z początku wieku, i ona na tej mapie narysowała to, co, czym jest plakat, właśnie. Eee, no właśnie, rodzi się pomysł, żeby jechać, i co na to rodzina? Oj. To... Nie, znaczy ja. Czy, czy, czy był jakiś lęk? Czy, czy raczej jak, jak... Znaczy ja już, znaczy nie, nie mając wielkiego wielkiego planu, a, a byłam już właśnie mhm. z, z, robiąc reportaż nie na granicy, to, no to jakby no nie było wielkiego. Nie, nie, nie bardzo mówiłam, bo nie bardzo wiedziałam mhm. co powiedzieć nie chciałam. Ich martwić w tym momencie, a zresztą cały świat był skupiony na wojnie na Ukrainie. Cały świat był skupiony na, wojnę, na, na wojnie na Ukrainie i, i de facto to, co działo się na granicy białoruskiej wtedy, yy, wydawało się bardziej spokojne z tego względu, że się o tym nie po prostu nie mówiło. Nie? Temat nie istniał. Rodzina pojawia się również w filmie Mur, bo to nagle staje się taka powieść dwutorowa. Z jednej strony jest to rzeczywiście rzecz o tragedii na granicy polsko-białoruskiej, ale jest to też opowieść o Katarzynie Smutniak, która wraca do rodzinnego kraju, która pokazuje nam swoją babcię, pokazuje dziadka, spotyka się z tatą. Tutaj jak z kolei? To też naturalnie po prostu się pojawiło, że, że, że polska rodzina pojawi się w tym filmie? Jak, jak, jak ten zamysł się ehm, Znaczy, to, ehm, Chęć opowiedzenia e, getta e, Litzmaszta, czyli Łodzi i czyli moich dziadków, trochę włączenie moich dziadków, to wywodzi się jeszcze z tego pierwszego projektu, który napisały, który napisałyśmy. Stary, stary e, w cudzysłowie, scenariusz, nie? I ja zastanawiałam się, czy wtedy to ma sens, jak to użyć, ale już byłyśmy przygotowane, powiedziałam babci, że przyjadę, I mówię, no dobra, no to, to przyjedziemy, ale nie wiedziałam potem, jak to de facto... E, chciałam połączyć na pewno to, co się dzieje dzisiaj z tym, co się wydarzyło w przeszłości. I, okej, okay, jest historia moja, jest w tym trochę mojej rodziny, z tego względu, że ja chciałam być bardzo szczera z z, kim, z osobą, która będzie oglądać ten film. Bo moja historia nie jest niesamowita. Tutaj nie ma, że wiesz, autobiografia Kasia, jakaś tam smutna, jaka rodzina jest. Tu nie ma niesam... ale to jest tak. Pochodzę z takiej normalnej rodziny, i wydaje mi się, że łatwo się do tego odnieść. Mhm. I też ktokolwiek by miał jakiekolwiek opinie na mój, wiesz, na, na to, kim jestem i jakie ja toczę życie, to może się. Dowie trochę więcej o mnie i, i y, bo tam nie ma nic nadzwyczajnego w tej historii, ale moja historia, tak po prostu też wiekowo, nie? i tak przypadkowo też bo łączy kilka murów, które chciałam opowiedzieć i chciałam stworzyć taką więź pomiędzy właśnie tymi barierami, murami, albo tym, tym byciem, życiem przy jakimkolwiek jakiejkolwiek barierze. Nie? Czyli mur berliński, mur, murek, mur cmentarza żydowskiego w getcie Litmarsztat. To był mur, który z segieł takich czerwonych, jest dalej, który widać z okna mojej babci, z kuchni. A kuchnia. Pamiętamy wszyscy, kuchnia babci to jest centrum świata. No, to nie jest jakaś tam kuchnia babci, no, to nie jest pokój, to jest kuchnia. Wiesz, to ten, ten stolik, który y, z tym jednym krzesłem, który stoi przy oknie, no, to jest centrum Twojego świata, jak jesteś dzieckiem. Tam się dużo działo, tam się lekcje odrabiało, tam się rysowało, tam się jadło, tam się radia słuchało, tam się oglądało. W y, babcie jak jak przy tych garkach tam stukała, pukała, obierała ziemniaki, te wszystkie, te wszystkie e, smaki, kolory wracają. E, no i ten blok właśnie, taki klasyczny, gdzie większość z nas, wszyscy się wychowali, każdy miał taką kuchnię, podobną, nie? E, wiesz, te, 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 te dwa metry kwadratowe czasami e, twojego świata i wszystko to, co było widać z tego okna, jako dziecko było naszym światem. To, była nasza, to był nasz świat. To, co było widać często właśnie z okna kuchni. I ja chciałam to opowiedzieć. A przed tym oknem no, był ten mur i ten blok stoi na ruinach getta, byłego getta. I to jest właśnie ta historia. A jako dziecko też już była Pani tak zaangażowana? Bo wiem, że jest Pani aktywistką, działała bardzo mocno np. w sprawie Nepalu. Kiedy to się w ogóle pojawiło, ta potrzeba pomocy ludzkiej? To było od małego, czy. Przyszło później? Na, na skutek... Nie, no nie wiem, chyba. Może później, nie, nie wiem, bo się. Co to znaczy, ja od małego byłam nauczona, że ja mogę wszystko. To zależy tylko ode mnie. Gdzie stawiam sobie granice? Stawiam sobie granice. Bo y, mi się nie chce, albo no, nie mogę, ale to ja stawiam te granice. Nikt inny nie, nie, nie powinien ograniczać mojej y, przestrzeni, ani moich marzeń, ani moich ambicji. Yy. I to jest ciekawe, bo to jest y, to, wyniosłam z rodziny. Yy. Ale też urodziłam się w takim okresie y, ciekawym, bo y, te 10 lat ewidentnego ograniczego, ograniczenia poprzez system, nie? i potem taki wybuch wolności, i, i poczucie, takie poczucie bycia częścią świata, to było tak ewidentne. Ty ile masz lat? 36. 36. No, to też byłeś przecież. To też trochę to, ale to wiesz, to się tak i tak z pokolenia na pokolenia przenosi. Wiesz, to są historie naszych rodziców. Wiesz, gdzie się nikogo nie znało, gdzie podróżował. Pierwszy paszport. Wow. Wiesz, to się, ja to pamiętam, pierwszy paszport, nie? Um, I tutaj wiesz, trudno powiedzieć takiemu oby, oba, obywatelowi o jakich, jakichkolwiek ograniczeniach. Wiesz, też ekonomicznie to się wszystko szybko działa. To wszystko. Po prostu to był taki bieg. Się nawet nigdy nie, nie, nie zerknęliśmy za nas, co zostawiamy, nie? co za tym. Yy, yy, to i, I w pewnym momencie no, dochodzi się może, może się dorastając, że ja po prostu zaczęłam sobie zadawać niektóre pytania, a to, co robiłam pomiędzy, to po, po prostu pomogłam bez jakichś wielkich ograniczeń. Znaczy. Jestem realistką, nie wszystko mogę, nie? ale skoro mogę, no to mogę i koniec. Um, zresztą mój tata, ja pochodzę z rodziny wojskowej, pamiętam tam e, tekst e, e, klasyczny, to jest czy zrobiłaś, czy dokonałaś. Ja wiem, no nie tato, bo na przykład no nie wiem, wys, wysyła mnie po chleb. Kupiłaś chleb? Nie, tato, bo tego, yy, bo był zamknięty. Tak, ale czy kupiłaś chleb? No był zamknięty ten sklep, no nie mogłam kupić chleba. Odpowiedz, czy kupiłaś, czy nie? Yy, no nie. A, czyli nie kupiłaś. No nie kupiłam, bo byłam nie, nie, nie było ważne dlaczego, było ważne, czy dokonałaś. I to chyba było coś jakimś takim tematem przewodnim też w tym projekcie, w sensie, że Y, różne trudności, niemożliwości, jakieś tam bariery y, y, schodziły na bok. Ja tylko, ja tylko myślałam, żeby to zrobić. Mówię, ja chcę to powiedzieć, bo ja to mogę zrobić. Czy to będzie, ja postaram się zrobić to najlepiej, a ja postaram się być jak najbardziej szczera i postaram się y, opowiedzieć. Coś, co nie chce być opowiedziane, no to już ewidentnie. I, i, I czy będę miała problemy potem, jakie będę miała problemy w trakcie, to jest tylko kwestia analizy ry, ryzyka, ale nie, żeby się wycofać, tylko żeby, żeby po prostu pójść dalej, żeby to zrobić. Brzmi łatwo, ale domyślam się, że wykonanie wcale takie nie jest. Mówi też pani o szczerości. I ta szczerość też wcale nie jest taka łatwa. Bycie szczerym, konfrontowanie widzów ze swoimi emocjami, z tym wszystkim, co siedzi nam w głowach, to też nie jest takie proste, żeby zdecydować się na to. Pani było łatwo włączyć tę kamerę i na przykład, jakby mówić znaczy, to, to, co. Ja pracuję z, z emocjami stanem. od ponad 20 lat. No, będąc ale, aktorką, no, no nie? No, I ta, ta praca. Dosyć dziwna, zmusza cię do takiej głębszej analizy samego siebie. Nie tych często, nie tych właśnie warstw najmocniejszych, ale tych najsłabszych. Nie? I, I tak, jak tutaj dotknąć taki temat, gdzie wolałabym, żeby zrobiła to osoba, która to potrafi. Opowiedzieć i która może być usłyszana, może być, może zatrzymać y, y, uwagę, bo y, jak to opowiedzieć, coś tak niesamowicie ważnego i y, y, y być wiarygodnym w tym? Wydaje mi się, że od początku wydawało mi się, że jedyną drogą, jaką ja mogę mieć, jeśli chodzi o wiarygodność, to jest szczerość z widzem. I w pokazywaniu yy, yy, różnych yy, i przede wszystkim takich yy, yy, momentów trudnych, ale nie że trudnych dla mnie, tylko po prostu tak logicznie trudnych, nie? że jakiś lęk, lęk przed, to jest o, oczywiste, wiesz, lęk przed tym, żeby, że, że człowiek jest, nie jest. Yy, nie jest silne, i, i czy lęk przed lasem po prostu, czy niezrozumienie sytuacji, czy um, to wydawało mi się. Czy właśnie pokazanie właśnie rodziny nie, takiej normalnej w tym, czym jest rodzina, nie z najlepszego punktu widzenia. Um, i, I ja chciałam być szczera. Um, ja nie wiedziałam, do czego mnie to do, do, doprowadzi do końca, ale to był klucz tego wszystkiego plus no Um, opowiedzenie tej historii, tego dramatu, tej tragedii. Już mówiliśmy wcześniej, nie? Jesteśmy bombardowani wszystkimi tematami. One są wszystkie ważne i każdy temat warte by był, każde zdjęcie, nie? Tak jak się robi ten scrolling, warte by było zatrzymania się trochę i pogłębienia. Ale jest tego za dużo. Więc się zastanawiam, jak to opowiedzieć, żeby zatrzymać yy, ten scrolling. Nie? I to nie poprzez moją historię, tylko żeby stworzyć coś, co osoby, które oglądają, z czymś, co mogłyby się zidentyfikować, bo de facto nam jest trudno zidentyfikować się z osobami, które uciekają przed wojną i wszystko zostawiają i wydają kasę na, ten jed na tą jedną podróż. I y, znajdują się gdzieś tam w lesie, czy na Morzu Śródziemnomorskim, na, na łódce. I y, y, nam jest trudno, bo tylko człowiek, jak zna znajdzie się w tym momencie, będzie mógł zrozumieć drugiego człowieka. I. Y, więc, jak zidentyfikować się z tym? Jak, jak poczuć się totalnie bliz, bliskim takiej osobie? Y, jest Jakub, który w filmie. To dosłownie, dokładnie ujmuje, bo on w pewnym momencie nie zapala ogrzewania w domu ani ogniska, jest bardzo zimno, bo on chce poczuć ten chłód, który czują osoby w lesie. On chce zrozumieć fizycznie, co to znaczy, bo nigdy tego nie czuł. W sensie, okej, okay, zimno mu było, ale tak, że wiesz, że, będziesz prze, prze, tak, że będzie ci zimno przez całą noc i przez cały następny dzień, może przez dni, 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 dni które nadejdą, ten chłód taki fizyczny. I co on w tobie y, czyni, w twoj, twoim umyśle, już nie fizycznie, ale w twoim umyśle, jak on czuje ten chłód, to wtedy zdaje sobie sprawę, że, że, to, że to nawet nie jest to, bo on czuje chłód, ale on nie wie, co to znaczy uciec przed wojną. On nie wie, co to znaczy uciec ze swojego kraju, przy, zostawiając całą swoją rodzinę. Czyli właśnie. Y, on nie jest w stanie, tak jak my nie jesteśmy w stanie dosłownie, dokładnie poczuć to, co czują osoby, które uciekają przed konfliktami i decydują się na tą podróż. Ale jesteśmy w stanie zrozumieć, co to znaczy być takimi obserwatorami, takimi świadkami nienaucznymi, bo my nie jesteśmy świadkami naucznymi. My nie byliśmy na Morzu Śródziemnomorskim, nie, my nie byliśmy w lesie, my nikomu nie pomagamy. E, nie mamy tych narzędzi, nie mamy takich możliwości, nie mamy po prostu i, i czujemy się bezsilni w tym momencie. I z tej bezsilności wywodzi się też scrolling, bo ty myślisz, ja i tak przecież nic nie mogę zrobić dla tego człowieka, idziesz dalej. I, i, a ja właśnie chciałam. Y, zatrzymać się nad tym, nad tym momentem, gdzie y, jeszcze się zastanawiasz i dokonujesz wyboru, bo to jest nasz wybór. My możemy się, właśnie ten skrolik, my mamy wybór, mamy wybór, żeby się zatrzymać i pogłębić, ale tego nie robimy. I y, 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 ja chciałam właśnie to opowiedzieć, dlatego y, skupiłam się na naszym punkcie widzenia. A skoro byłam. Od początku, zaczęłam się zajmować od początku tego kryzysu, chciałam powiedzieć też, no tak w skrócie, nie, jak to wygląda na, na twojej psychice, jak ty nagle masz na, czujesz tą odpowiedzialność, która nie powinna do ciebie należeć, bo nie jesteś politykiem, nie jesteś lekarzem, to nie ty powinnaś, czy powinieneś opowiadać tą historię, czy być w tej historii, bo nie masz narzędzi psychologicznych, strukturalnych, psychicznych, nie, um, ale nikt to za ciebie nie robi i czujesz się po prostu, że to jeśli ty tego nie zrobisz, to nikt to nie zrobi, więc po prostu to robisz. To ponosi za sobą konsekwencje. Nie? Jak to jest? Kurczę, dlaczego my ludzie tak bardzo lubimy sobie stawiać mury dookoła siebie? No. Skąd to wynika? Wydawałoby się, że skoro właśnie mamy tyle nie, nieograniczonych możliwości, to stawiając mur... Ograniczamy je sobie, a mimo to... No właśnie, ja się zastanawiałam, no oczywiście, ewidentnie się nad tym zastanawiałam, nie? robiąc ten film i nadając mu w sumie tytuł ewidentny mur, trzy litery. Wielki jak byk napisane, Z tego względu, że ten mur, który powstał na granicy polsko-białoruskiej, który ma 186 km długości, 5,5 metrów wysokości i jest tak e, bardzo, bardzo strzeżony, e, którego nie można było dotknąć, zobaczyć, opisać. E, stał się taką chimerą trochę. No, e, który jest de facto najdroższym murem w Europie. A w Europie jest 19 murów, i następne 12 czeka. Zresztą już teraz, teraz już powstały następne dwa, odkąd nakręciłam film. Ale e, to jest taka tendencja światowa. Nie, te bariery, te mury. I trudno znaleźć, yy, tak szukając w internecie pis, pis, i, i wiesz, yy, yy, pisząc mur, mury Europy, to nie wyjdzie, bo to, te mury są nazywane barierami to są ogrodzenia, bariery yy, bo mur był jeden w Europie. I nam się udało go obalić. I my nadal, nadal że ten mur ma taką konotację negatywną, więc nikt nie chce używać tego słownictwa. A my wiemy, jak słownictwo jest ważne w komunikowaniu i jak to działa. Ten mur został wybudowany, i ruszyła budowa, i yy, świat o nim w sumie nie wie, bo to się powieliło z wojną na Ukrainie. Tematu nie ma. Mur został szybko ukończony tego samego roku. Eee, no, ja się zastanawiałam, czy to jest po prostu, dlaczego ten mur powstał, i dlaczego powstał w takiej ciszy, i z, takim, z taką akceptacją w sumie. Eee, I no to jest doszłam do wniosku, że po prostu, no, mury, to, to jest najprostsza opcja. Najprostsza opcja, bo każde inne opcje to. Wciągają nas też w jakieś głębsze zastanowienie, zastanowienie się, jak rozwiązać problem. A mur jest jakimś takim. Może też się zastanawiam, czy to jest po prostu nasz instynkt, ale to jest najwyższy czas, żeby się nad tym zastanowić. Naprawdę. I, i może zdać sobie sprawę, że ta Europa, że my już nie jesteśmy tymi osobami, które obalają mur. E, które wspięły się na ten mur i rozwaliły go rękami, my jesteśmy tą Europą i, tym, i tym, tą wspólnotą, która te mury teraz tworzy, jako jedyne rozwiązanie jakichkolwiek problemów. E, no ale mówię, to jest tendencja światowa i, i nie wiem, zresztą właśnie teraz mamy do czynienia z... z z, z tym, co się dzieje w, z, z murem, i to, co spowodował ten mur, i to było, no, to było e, jakby logiczne, że prędzej czy później musiało, musiałoby się stać. Mówię o, o murze w strefie gazy. E, naj, najgorsza opcja, najbardziej tragiczna, najbardziej e, smutna i trudna do zaakceptowania i trudna do oglądania tak na żywo, nie? To jest właśnie to, co dzieje się tam i mur, czyli ta separacja, jest przyczyną tego wszystkiego. Ale o tym się też nie mówi, nie? Przyczyny się wydają teraz, ale yy, de facto to wy, wywodzi wywozi się z jakiejś tam, z jakiejś, nie z jakiejś, z konkretnej separacji yy, stworzenia muru, to już wtedy z cementu, coraz bardziej takiego zgniatania ludzi w jednym, jednym, jednym takim więzieniu na otwartym, gdzie z jednej strony jest morze, to też jest niesamowite, bo to jest po prostu takie miejsce przepiękne na, na świecie, gdzie my Polacy po prostu byśmy marzyli o takiej plaży i takim morzu, a tam to jest po prostu jedna wielka ludzka tragedia, Otoczona jednym wielkim murem. Więc gdybym miała dzisiaj wybrać, dzisiaj naprawdę, jedno zdjęcie, jeden taki obraz, który by nas ten, tą teraźniejszą, teraźniejszość teraz miał opowiedzieć, to mur byłby dobrym, dobrą rzeczą jako obraz, jako zdjęcie. Właśnie mur. Kiedy zaczyna mówić, mówić się głośno o rzeczach, o których inni wolą nie rozmawiać i wolą nie widzieć, odwracać wzrok, no to często wzbudza się też skrajne reakcje, co pokazał ostatnio przykład w filmu Agnieszki Holland dotyczący tego samego tematu. Mówiła Pani na początku o tym, że bardzo ciekawa jest reakcji polskiej widowni na ten film. No i też pytanie, jak, jak, jakiej reakcji się Pani. Spodziewa? Podziewa, czy ona będzie spolaryzowana, czy być może tutaj jakby trochę już okoliczności polityczne, które się zmieniły w kraju, sprawią, że, że będzie ona znacznie inna. No właśnie, mam, mam nadzieję, że tak naprawdę. No, y, Agnieszka Holand z Zieloną Granicę nakręciła y, w tym roku, ja rok wcześniej, a opowiadamy, ale wiadomo, y, y, dokument kręci się montuje się dłużej mi to zajęło 9 miesięcy żeby go zmontować ale do filmu przygotowywuje się dłużej bo jest struktura bo tam oczywiście scenariusz już wtedy napisany i ona zrobiła niesamowitą pracę jeśli chodzi właśnie o udokumentowanie historii i, I właśnie to jest ciekawe, bo w Polsce wyszed, wyszła najpierw zielona granica, a we Włoszech na przykład to odwrotnie wygląda: najpierw mur, a potem w następnym roku wyjdzie zielona granica. Więc to jest ciekawe, jak, jak um, projekty, które um, opowiadają to samo z różnych punktów widzenia, um, um, które są jakby takim impulsem, nie? nie żeby zrobić film, tylko żeby coś zrobić, żeby coś opowiedzieć. Um, są podobne, w pewnym sensie, bo powiadają to samo, ale są tak niesamowicie różne. No, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że ten film, który wyszedł wcześniej w Polsce, czyli Zielona Granica, otworzyła jakieś tam chęć o rozmowie na temat, na dowiedzeniu się trochę więcej i, i, i no. Mam naprawdę taką nadzieję, że y, skoro y, to i tak nie miało sensu, te wszystkie, y, cała ta y, bardzo zresztą y, y, negatywna, niemiła, niepotrzebna polemika, która się stworzyła przy filmie Agnieszki, ale to już był inny okres, bo to było dwa tygodnie przed, przed wyborami najgorszy okres. Ona po prostu jak ta kamikadze z filmem takim. To był po prostu też akt konkretny, nie? A ja mam nadzieję, że po prostu w tym momencie będziemy już trochę w innym momencie naszego też kraju i wolności wypowiedzi. I mam nadzieję, że, po, że, że będzie dużo projektów, które będą opowiadać tą historię, bo, bo to jest potrzebne i po będzie potrzebne opowiedzenie też tego z perspektywy czasu. Bo, bo mój film to jest taki instant, to jest taki... Chęć zrobienia takiej fotografii tego momentu, te dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, ten moment. Um, I to właśnie to opowie opo opowiedziałam, ale byłoby naprawdę dużo, dużo do opowiedzenia. Mam nadzieję, że jak najwięcej projektów powstanie, że, um, że będzie taka możliwość dla autorów, żeby to zrobić um, i przede wszystkim, że publiczność. Um, Przełamie się i, yy, i będzie ciekawa tego, co tam się dzieje. I yy, historii, które za tym idą, to nie są. Ja wydaje mi się, że ja miałam możliwość opowie opowiedzenia osób, yy, z które robią coś tak niesamowicie heroicznego. To są dla mnie bohaterowie tego momentu. Osoby, które zwykłe osoby, które dokonują wyboru. Nie mając tych narzędzi, K które stają się aktywistami, które albo nie są aktywistami, ale i tak robią swoje, to są osoby, które dokonują wyboru mimo wszystko. I ja chcę mój kraj widzieć w ten sposób. Nie chcę, żeby był czytany, pisany, opowiadany w sposób, jaki był opowiadany, bo ja się z tym nie zgadzam i ja wiem, że są osoby i większość osób y, y, widzi tą sytuację w inny sposób, nie tak, jak nam została opowiedziana i y, zasługujemy sobie na to, żeby odkryć też, kim jesteśmy i jaką mamy niesamowitą siłę i mogę ci powiedzieć, że y, to, co robią osoby, które mieszkają na Podlasiu, i jak to robią i jakie za tym idzie ryzyko? To są postawy tak heroiczne, że ja nie widziałam czegoś takiego, na przykład na Morzu Śródziemnomorskim, we Włoszech, gdzie ten temat, jak mówiłam wcześniej, jest już częścią częścią kultury tego kraju, ale też Nikt tak nie ryzykuje na Morzu Śródziemnomorskim, czy generalnie we Włoszech nie, nie jest sprowadzony do, do tak um, trudnych wyborów. Dlatego ja to chciałam powiedzieć to było ważne. To jest ważne, żeby te historie poszły dalej. To jest ważne, żeby ktoś wiedział, kim jest człowiek lasu. Taki Mariusz, albo taki Jakub, albo taka Zosia, albo Sylwia Błożka, dziewczyna, która jest jedyną aktywistką w moim filmie z wyboru. Ona była potem na Ukrainie, ona, ona wie, że ona potrzebuje się odciąć, ona potrzebuje struktury, ona potrzebuje to robić i potrzebuje też y, pracować do organizacji humanitarnych zarabiając, bo to jest jej życie, nic innego nie jest w stanie robić. Inni są z impulsu y, 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 aktywistami. Wspomniała też pani na początku o tym, że żeby coś zmienić naprawdę, no, trzeba pewnie zostać politykiem. E... No, chyba tak, nie wiem. no. A panią kusiłoby, żeby pójść w tym kierunku, widząc jakby, doświadczając tego, jak wyglądała sytuacja i rzeczywiście mając w sobie tę iskrę, żeby działać, żeby zmieniać? Nie, nie, nie myślałam, nie. To chyba trzeba mm, innych osób, które byłyby gotowe zajść na zbyt wiele kompromisów, a ja tutaj mam zbyt impulsywny charakter i nie lubię kompromisów. <laughs> Ale to jest absolutnie ważne. Właśnie, liczyła Pani w ogóle, ile godzin materiału zarejestrowała łącznie? A ja? Tragicznie 120 godzin. <noise> Dlaczego tragicznie? No, bo tragicznie to potem musiałam wszystko oglądać i wybierać. Dlatego 9 miesięcy mi to zajęło, plus no, większość w języku polskim, a moja montażystka um, mówi tylko i wyłącznie i pracuje w języku włoskim. Więc wyobraź jak to wyglądało. Praca nad materiałem. Uczyła się polskiego. po No niektóre tym słowa projektu. potrafi powiedzieć już po polsku, ale cięcie materiału w języku, którym takim to, to nie jest ani hiszpański, ani francuski język, który Włoch mógłby gdzieś tam, tak, nawet melodyjnie, do którego się dostosować język polski jest dla Włocha bardzo trudny, więc robiłyśmy to razem i Najbardziej trudne dla mnie było to, że czułam się samotna w takich wyborach. Nie miałam z kim się skonfrontować, jeśli chodzi właśnie o, o ten o polski ak 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 akcent, czy po prostu te wybory. Nie? Coś, co, niektóre niuanse, gdzie dla Polaka są oczywiste, dla Włocha wcale nie są, muszą być wytłumaczone i odwrotnie. A skoro to był projekt, który jedną nogą jest we Włoszech, drugą w Polsce, tak zresztą jak całe moje życie, musiałam znaleźć jakby taki wspólny język narracyjny. Dlatego mi tak było trudno, żeby wytłumaczyć na przykład taki prosty aspekt, nie tłumacząc tego, bo dla Polaka to jest oczywiste, yy, czym na przykład czym są symbo symbolem flagi polskie wywieszone na granicy. My wiemy. Włoch tego nie wie. Nie, nie, sorry, co nie rozumiem? Dla niego to jest flaga, jest flagą. Jak to wytłumaczyć w jednej scenie bez y, tłumaczenia dla Polaka, ale wytłumaczenia dla Włocha? <ścoughs> to jest, to nie jest łatwe. Um, no i dużo takich innych niuansów, i dużo się z tym borykałam, robiąc niektóre testy na, 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 na znajomych. Straciłam kupę znajomych też przez to, bo przez cały czas te testy, te testy. No ale też zastanawiałam się, jak opowiedzieć tragedię, pokazując, bo chciałam wszystko po prostu wyrzygać, pokazać, napiętnić i, i tak dalej. Wydawało mi się to na samym początku niesamowicie ważne, a potem to się wszystko rozwaliło, bo zdałam sobie sprawę, że nikt nie chce tego oglądać. Ja sama jest mi trudno się na to patrzeć, że po pięciu minutach Człowiek emocjonalnie się odcina, bo jest tego za dużo. I ja pamiętam, jak lata temu, to, to był też taki moment w moim życiu, gdzie się zatrzymałam po prostu i zdałam sobie sprawę, w jakim świecie trochę żyjemy. Pamiętam, byłam w, w pociągu we Włoszech i od, kupiłam gazetę, i na pierwszej stronie było zdjęcie, które zatrzymało mój czas, mój wdech i moje serce. To było zdjęcie dziecka martwego na plaży w Bodrum. Z głową do dołu. I. Yy, no. I teraz ty masz coś takiego i musisz to opowiedzieć. Jak to pokazać? Czy pokazać? Jedno. Jak opowiedzieć: pokazując, czy nie pokazując. Bo moi, moje serce się zatrzymało, jak ja zobaczyłam to zdjęcie. I nie byłam w stanie iść dalej w ciągu mojego dnia. I teraz, jak to zrobić? Um, więc na początku myślałam, że, że, że ta prawda zasługuje sobie na najgorsze, na żeby pokazać, co najgorsze, najtrudniejsze, że to po prostu, że widz powinien być po prostu zgwałcony przez to wszystko żeby do nas do jasnej cholery dotarło, nie? ale z drugiej strony widziałam jak to jak to na mnie działa i jak to działało na osoba, które zaczęłam gwałcić de facto, pokazując i mnie prosili Kasia stop. Nie jestem w stanie, nie zapraszaj mnie na następne. I wtedy ehh, zaczęłam wycinać. Zaczęłam wycinać coraz więcej, coraz więcej, zostawiając trochę, i to co jest, to jest konieczne i się da, ale to był tak długi proces i tak bolesny, że, mm, że powiedziałam, ok, to ja postaram się to opowiedzieć poprzez mm, poprzez takie poprzez głos innych osób, nie pokazując tego i poprzez mój i i osób, które mi to opowiadają, na przykład taką Zosię, która mi mówi, że mówi Kasia, ja nie wiem, jakim cudem ja to jest dzisiaj jest 2022 rok ja nie mogę w to uwierzyć, że ja ci takie rzeczy mówię, człowieku. Ja nie mogę w to i przepraszam ciebie za to. Ja nie wiem jak nawet to przetworzyć w moim umyśle, w moim sercu. Ja mogę to tylko powtórzyć. Więc ja poszłam za, za tym co mi powiedziała Zosia, za tym co mi opowiadał Mariusz i pokazał, za tym co Jakub starał się zrozumieć. Jakoś tak trochę głębiej, tak bardziej ludzko, tak po prostu, po ludzku, nie? Za tym co Ewa Ewa mówi, że jest tak niesamowicie zmęczona. Ona jest on mówi: "Ja nie chcę tego robić. Ja jestem zmęczona, jestem Jestem zmęczona, jestem zgwałcona, jestem. Ja nie chcę tego robić. Błagam. I, i, i ja po prostu. Chciałam opowiedzieć jakoś to poprzez ich historię. Nie? Z tego, co pani mówi. To chociaż film już jest skończony, e, ma ostateczną formę, to tak naprawdę te wszystkie fragmenty i te wszystkie sytuacje. Z którymi spędziła pani mnóstwo czasu w montażowni, są w pani i pewnie zostaną do końca życia. Mam takie poczucie, że, że ten las, to prawdopodobnie już pani nigdy z niego nie wyjdzie. Yy. I co dalej? Jak, 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 jak otrząsnąć się po takim doświadczeniu? Łatwo wrócić do normalnego życia, do pracy w show biznesie, to. To znaczy. Praca w show biznesie się skończyła. Moim, no wiesz, ja, ja tutaj opowiadam historię, jako praca, emocje i tak dalej. I w pewnym momencie to, czym żyłam, historie, które słyszałam, osoby, które spotykałam, stało się ciekawsze i mocniejsze od tego, co mogłam opowiedzieć jako aktor, jako Osoba, która opowiada historię. Fikcyjne, niefikcyjne, z przeszłości, z teraźniejszości, z przyszłości. To jest, to jest po prostu... To, o czym żyłam, stało się mocniejsze. Ciekawsze. Nawet w analizie takiej, nie? Ja się zatrzymałam, bo... Nie, tak jakby, no nie wiem... W pewnym momencie mój, m, moja filiżanka się wypełniła. Totalnie, tam już. Tam nie było miejsca na nic innego. Um, I i okej, okay, bo to tak chyba to miało tak wyglądać. Um, może to jeszcze nie jest ten moment, bo, bo jeszcze muszę się skonfrontować z publicznością tutaj. i W sumie po to to zrobiłam, żeby tu przyjechać i ten film pokazać tu. Um, I może. Um, Przyjdzie na pewno taki moment, gdzie będę potrafiła się od tego trochę odciąć i może zainteresować się czymś innym, ale to jest chyba jeszcze nie ten moment. Czyli co z aktorstwem Finito? Nie, nie planuje pani występować już? No, Finito już tak ponad rok temu. To jest moja decyzja, gdzie po prostu gdzieś już tam była od lat w zawieszeniu i aż tak było śmiesznie, bo im bardziej mówiłam, że. Już mi się nie chce, że po prostu yy, nie widzę w tym sensu. Yy, tym bardziej to mówiłam, tym więcej ról dostawałam ciekawych. I też gdzieś tam poniekąd było jednak ta aktorka w środku, która mówiła właśnie, to, no jak ty tego nie zrobisz, to ktoś inny to zrobi, to ty to zrób. To, bo to jest taki też trochę egocentryzm, nie? Zaczęłam się też to obserwować i, i zastanawiać się trochę głębiej nad tym. I to nie jest tak, że ja nie chcę, ja chcę opowiadać historię, ale chyba to jest moment, że chcę opowiadać je z, z mojego punktu widzenia. Nie, że mój punkt widzenia jest niesamowicie ważny tutaj, żeby wciąć w to wszystko, już i tak jest zbyt wiele kiepskich filmów i opowieści. Y tylko że to jest po prostu jakiś taki głosik, który ci mówi, że e, jest jakaś potrzeba głębszej analizy. Jako em, aktor, e, aktorka nie mam możliwości e, e, opanowania tego, jak potem historie będą opowiedziane i jak ja to opowiadam de facto. Bo to jest punkt widzenia reżysera i mi się bardzo podoba ja lubię Współpracować, ja lubię być częścią jakiegoś projektu, lubię się dzielić moją wizję i przyjmować wizję innych osób i stwarzać z tego coś, jakąś jednostkę. Ja to lubię, mnie to rajcuje, ale są niektóre tematy, gdzie czuję, że, że chcę je opowiedzieć, ja właśnie. Nie? Um, i, no i, się, I się po prostu zatrzymałam, bo jak się nie zatrzymam, jak nie powiem tak po prostu oficjalnie, i, um, i to, to, to będzie mi trudno, będzie mi trudno od tego odejść, bo tam jest jeszcze ten głosik, właśnie taki, gdzie, gdzie, gdzie jednak mówiła: Trudno odmówić, trudno odmówić. A, a po prostu, no i teraz mierzę się właśnie z takim, czy trudno, czy nie trudno. Generalnie nie czytając scenariuszy, nie, 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 nie poszukuję ról, nie poszukuję historii. Czyli przyszłe lata to Katarzyna jak reżyserka, dokumentalistka? Jedno nie wyklucza drugiego. Ja, ja w, tym, w tym procesie całym, tak trudnym, nie? Nauczyłam się jednego, i to jest bardzo ważne. To się w ogóle tyczy całego życia, bo to każdy, cały zawsze nam no, mówią, wiesz, idź za swoim instynktem. To jest cholernie trudne. Tutaj trudno wybrać, wiesz, czy to jest Twój instynkt, jaka część Twoja tutaj wychodzi z tego wszystkiego. Czy to jest egocentryzm, czy to jest, no bo wiesz, taki instynkt. To też ma w sobie, że ty potrafisz się w tym zagubić, bo jesteś tak pewna, że to, co Ty chcesz powiedzieć, i jak ty chcesz to powiedzieć, twoja wizja, że nie dopuszczasz nikogo innego. I to jest błędne. Ja nauczyłam się i za moim instynktem, gdzie gdzieś już zawsze tam było w moim życiu, ale z jednej strony, y, y, konf y, tworzyć konfrontację z innymi osobami, nie że szukając. Y, tego, jakby, co, co ja bym chciała, wręcz odwrotnie, ale wybierając to, co jest mi potrzebne, żeby iść dalej. I to, i to jest bardzo ciekawy proces i bardzo osobisty, i, i mi się podoba. I, I chciałabym dalej spróbować opowiadać dalej historie, które my żyjemy w tak niesamowicie ciekawym świecie i momencie historycznym że Ja nie chcę tra tracić czasu, opowiadając historie, które, którymi nie żyję ja. I tyle. Ty jednym słowem, warto kierować się instynktem, bo ten instynkt to jedyne, co mamy. tutaj mam jeszcze taki cytat z Rolling Stones. On mi się zawsze podoba i myślę, że będzie idealnym podsumowaniem naszej rozmowy. Nie zawsze jesteś w stanie dostać to, czego chcesz, jeśli jednak czasem się postarasz, że zrozumiesz. To, że otrzymałeś to, czego potrzebujesz. E... Zgadza się. Tak jest i tym cytatem Smika <laughs> Czegera proponuję, żebyśmy zakończyli tę naszą dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Smutniak, reżyserka filmu Mur, który otworzy 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.